Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj sobie przygotujemy coś z mięsa mielonego, bo mięso mielone jest zawsze tak omijane. Wszyscy myślą, że nic z tego ciekawego nie można zrobić, a ja przygotuję sobie pulpeciki w sosie pomidorowym. Naprawdę fajna rzecz. Ja tutaj mam 0,5 kg mięsa mielonego, wołowego. Możecie też użyć wieprzowe, nie ma kłopotu. I ja już sobie tu wcześniej przygotowałem kilka składników, żeby Was nie męczyć jak kroję. Tutaj mam, o, 3 ząbki czosnku, wrzucam, sobie dodaję do tego. Tutaj mam 2 cebulki, wszystko, pamiętajcie, że to jest ten smak. No i 0,5 marchewki, ale popatrzcie, jak ta marchewka jest naprawdę drobno pokrojona. To wszystko wrzucamy do naszego mięsa. Tutaj jest bazylia, oregano i tymianek. O, i musimy sobie je pokroić. Możecie też dodać suszonych ziół. Ja też będę dodawać suszonego oregano, bo ono jednak ma taki fajny, specyficzny smak i zmieni nasze mięso mielone w coś naprawdę fantastycznego. O, ja jeszcze mam tutaj pietruszkę. Ułożę sobie trochę pietruszki świeżej. Pietruszka naprawdę świetnie pachnie. Te wszystkie zioła to jest naprawdę... nadadzą aromatu temu mięsu, bo to mięso jest takie zwykłe, suche, zawsze bez smaku, a chodzi o to, żeby te pulpeciki eksplodowały smakiem. O. Teraz dodajemy zioła do naszego miksu. No i następnie suche przyprawy. Ja tutaj mam słodką paprykę, ona nada fajnego koloru i takiego też delikatnego smaku. Trochę więcej oregano. Och, uwielbiam oregano. No i świeżo zmielony pieprz. O! Też dość dużo, bo wiadomo, tak, tyle niech będzie, nikomu nic się nie stanie. I jeszcze świeża sól morska. No i do tego jeszcze skórka z cytryny. Ja sobie wcześniej sparzyłem tą cytrynę. Bo to jest coś, co nada takiego orzeźwienia do naszych pulpecików. Smak to nie wszystko. Jeszcze muszę sobie dodać bułkę. Bułkę tartą. Ja sobie dodam gdzieś, o, tak gdzieś ze 100 gram, bo to jest dość dużo i zaleję to mlekiem. Bo chodzi o to, żeby nasze pulpety były też takie miękkie. Czasami mięso, jak jest samo, to ono jest takie twarde. A w połączeniu właśnie z taką bułką, ono się zrobi fajne i mięciutkie. No i teraz musimy sobie to wszystko ładnie wymieszać na jedną masę. Moje mięso jest już gotowe i pachnie naprawdę fantastycznie. Szkoda, że nie mogę jeść go na surowo. I musimy sobie namoczyć ręce. Bo myk jest taki, że jeżeli robicie coś surowym mięsem, ono może Wam się do tych rąk lepić. A jak sobie umyjecie je wcześniej i zostawicie takie wilgotne, to wtedy na pewno Wam się nie wylepi. I teraz sobie, o, modelujemy takie kuleczki. Z tego wszystkiego ukulałem 35 takich fajnych kuleczek. Powiem Wam, że nie mogę się na nie doczekać. I teraz robimy dwie rzeczy. Jedna, to musimy wlać olej na patelnię. I sobie będziemy je podsmażać, tak? Tak więc nagrzejmy sobie olej, a tutaj obtoczymy je na początku w mące. W mące pszennej. O, nie za dużo tej mąki. I pamiętajcie, że nie smażymy ich zbyt długo, smażymy je tylko przez chwilę. Chcemy, żeby one miały taką fajną skorupkę, a potem wrzucimy je do sosu i one się tam w tym sosie ugotują i puszczą ten cały smak, który mają w środku. I wrzucamy i obtaczamy je lekko w tej mące. W ten oto właśnie sposób. Ha. Fajnie pulpeciki się obtoczyły. Kiedy olej się nagrzał, wrzucamy nasze kuleczki na ten olej i smażymy je dosłownie szybciutko. To ma być takie szybkie smażenie. Tylko tak jak mówiłem, skórka z wierzchu i zostawmy je surowe w środku. Jak się nam podsmażyły, już mają taką lekką skórkę. O, to wyciągam sobie je na talerz.
do sosu już sobie przygotowałem tutaj warzywa i chodzi o to, żeby ten sos miał smak tych kuleczek mięsnych. Tak więc postarajmy się, dajmy trochę więcej warzyw. Ja tutaj dałem podobne warzywa jak do tych kuleczek mięsnych, bo tutaj pokroiłem sobie tak pół marchewki, jedną cebulę, tutaj jest też ząbek czosnku, no i taki nieduży kawałek pora. I to wszystko wrzucamy sobie do garczka. O! Świetna sprawa. Ja sobie wlewam jeszcze odrobinę oleju, żeby one się tam fajnie podsmażyły, te warzywa. No i co? Mieszamy je. Niech one tak ładnie się tutaj zaprzyjaźnią ze sobą. Nasze warzywa już się fantastycznie podsmażyły. O, wygląda to tak. I teraz do tego wszystkiego wrzucam całą puszkę pomidorów, tak? Dodaję pomidorów z puszki, bo jest zima. Gdyby było lato, to na pewno bym dodał świeżych. W sezonie wiadomo, dlaczego nie. O, tak to wygląda. Jeszcze teraz doleję sobie trochę wody. Gdzieś tyle wody powinno nam wystarczyć. O. I teraz gotujemy to przez około 10-15 minut. Nasze warzywa w tym sosie już się fajnie rozgotowały. I powiem wam, że nie będę mielił tego sosu, bo chcę zostawić sobie takie fajne kawałki warzyw w środku. I teraz tylko muszę go doprawić. Tutaj wrzucam trochę cukru, bo cukier jest najważniejszy w sosie pomidorowym. Bo on nada nam słodycz i wtedy ten sos będzie fajny. Nie będzie taki kwaśny, tylko będzie fajny, delikatny. Skosztujmy go. Dobra. Ten sól. Sól jest też ważna. O. Lekko go posolimy. Później sobie zawsze można dosolić. I teraz wrzucamy nasze pulpety. Niech one w środku dojdą. Ładnie. I teraz będziemy musieli gotować to wszystko przez około 5 minut. Niech ten sos lekko zgęstnieje. Niech się te pulpeciki ładnie dosmażą. Bazylia gdzieś tam płacze. Nie płacz, chodź tu. No. Moje pulpety są już gotowe. Sosik też jest fajny. Ja sobie przygotuję takie pulpety z makaronem dzisiaj, świeżutkim. Wy możecie oczywiście jeść takie pulpety nawet z chlebem, bo są tak fantastyczne. Ja jestem już taki głodny, że nie mogę wytrzymać. No i co? No i wrzucam sobie je na patelnię. O, wybiorę sobie kilka takich pulpetów. I ja sobie jeszcze dodam do tego sosu serek mascarpone. Jeżeli chcecie, dodajcie, jeżeli nie, to nie. Bo on doda takiej fajnej kremowości do tego wszystkiego. Szczypta soli. No i makaron. Popatrzcie, jak się to wszystko ładnie, fajnie nam tutaj komponuje. Jeszcze troszeczkę świeżej bazylii. I wykładamy. To pięknie wygląda. Ten sosik jest taki gęsty. Piękna sprawa. No i jeszcze na sam koniec trochę świeżego parmezanu. I to wszystko. Danie gotowe. Makaron jest tak fantastyczny, że się nie da tego opisać. Ten sosik jest taki kremowy. A te pulpety są niesamowitym takim uzupełnieniem smaku. Po takie miejsce to będę gotowy. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. To był przepis na fantastyczne pulpety w kremowym sosie pomidorowym. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia.